No dobrze, to teraz załóżmy, że te kwiaty, które są wokół nas, tu przy Ruskiej, to jest dżungla. O dżungli wszystko wiedział Tony Halik. Jeździł po świecie z kamerą, pokazywał nam dzikie plemiona i miejsca, do których Polacy w czasach komunistycznych po prostu nie mieli dostępu. On miał, bo nie tylko był szaleńcem, ale także tak mu się ułożyło życie, że był człowiekiem z kilku miejsc jednocześnie. Tutaj we Wrocławiu, w czasie Nowych Horyzontów, z Mirkiem Wlekłym porozmawiamy o tym, jaki był Tony Halik, jak kręcił filmy, także wspólnie ze swoją partnerką Elżbietą Dzikowską i jak to się stało przede wszystkim, proszę Państwa, że polska telewizja publiczna, ta w czasach komunistycznych, dostała te filmy właściwie za darmo. Do zobaczenia w poniedziałek o 19:30. Tu będzie Tony Halik.